Rozdział pierwszy. Kim jest twoja wyobraźnia? Nie mam wytchnienia w swym wielkim zadaniu, aby otworzyć nieśmiertelne światy, aby otworzyć nieśmiertelne oczy człowieka do wewnątrz, w głąb myśloświatów, wprost w wieczność nieustannie poszerzającego się łona Boga, ludzkiej wyobraźni. William Blake, Jeruzalem. Niektóre słowa, przez to, że używane są powszechnie w wielu różnych dziwnych konotacjach, niemal tracą w ogóle swój prawdziwy sens. Takim słowem jest wyobraźnia. Słowo to łączone jest z całą plejadą najróżniejszych idei, często wzajemnie sobie sprzecznych. Fantazja, myśl, halucynacja, insynuacja. Zaprawdę, przez ten szeroki wachlarz jego zastosowania, słowo wyobraźnia zostało pozbawione swej rangi. Bo przykładowo, możemy zwrócić komuś uwagę, aby użył swojej wyobraźni w tym znaczeniu, że krytykujemy go za to, że jego obecne spojrzenie jest zbyt wąskie, a tym samym niedostateczne, by rozwiązać dany problem. Już po chwili oskarżamy go o to, że jego pomysły są mocno wątpliwe, twierdząc, że to tylko jego wyobraźnia. O ludziach, którzy bywają zazdrośni lub podejrzliwi, zwykliśmy mówić, że są ofiarami swojej własnej wyobraźni, tym samym wskazując na to, że ich myśli są nieprawdziwe. Ale minutę później chwalimy kogoś ponad miarę, opisując go jako człowieka wielkiej wyobraźni. Wynikałoby z tego, że słowo wyobraźnia nie posiada określonej definicji, co potwierdza nawet słownik, charakteryzując wyobraźnię jako a. czynność wyobrażania sobie czegoś bądź działanie umysłu na zasadzie konstruowania lub kreowania, b. złudzenie, c. irracjonalna koncepcja bądź wierzenie, d. planowanie, spiskowanie i knucie za pomocą konstrukcji mentalnych. A ja utożsamiłem głównego bohatera z Ewangelii właśnie z ludzką wyobraźnią, z siłą, która pozwala na wybaczenie grzechów i nieuniknione osiągnięcie naszych celów. Przez Niego wszystko zostało stworzone, a bez Niego nic nie zostałoby stworzone z tego, co jest stworzone. Ewangelia Jana. Jest bowiem tylko jedna rzecz na świecie i jest to wyobraźnia oraz wszystkie nasze jej deformacje. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, człowiek boleści, zaznajomiony z ułomnością. Księga Izajasza. Wyobraźnia jest prawdziwą bramą do rzeczywistości. Człowiek, powiedział Blake, jest albo arką Boga, albo fantomem z ziemi i wody. Siłą rzeczy jest on jedynie naturalnym organem podległym rozumowi. Wieczne ciało człowieka jest wyobraźnią i jest to sam Bóg, boskie ciało, którego myśmy są członkami. Nie znam pełniejszej i prawdziwszej definicji dotyczącej wyobraźni niż to, o czym pisał Blake. Dzięki wyobraźni mamy moc, by stać się tym, czymkolwiek pragniemy być. Dzięki niej pozbywamy się przemocy z tego świata. Nasze najbardziej intymne, jak i te najbardziej codzienne relacje stają się wyobrażeniowymi, jak tylko przebudzimy się w tajemnicy ukrytej od wieków, a jest nią Chrystus w nas, który jest naszą wyobraźnią. I rozumiemy wówczas, że jedynie żyjąc poprzez wyobraźnię, możemy zaprawdę powiedzieć, że w ogóle żyjemy. Chcę, aby ta książka była najprostszą, najklarowniejszą i najszczerszą pracą, która mogłaby zachęcić cię do tego, by funkcjonować wyobrażeniowo, tak byś mógł otworzyć nieśmiertelne oczy do wewnątrz, w głąb myśloświatów, gdzie też ujrzysz każde pragnienie swojego serca jako dojrzałe ziarna, białe, gotowe do żniwa. Ewangelia Jana. Przyszedłem, by były one żywe i by miały obfitość. Ewangelia Jana. To życie w obfitości, które Chrystus nam obiecuje, możemy przeżywać już teraz, ale wpierw musimy rozpoznać Chrystusa jako naszą wyobraźnię, przez którą realizujemy swe doświadczanie. Ten sekret, ukryty od wieków, Chrystus w tobie, nadzieja twojej chwały, to twoja wyobraźnia. To ten sekret do poznania, jakiego najgoręcej dążyłem i zachęcałem innych. Wyobraźnia to nasz Zbawiciel, Pan z nieba, zrodzony z człowieka, ale nie poczęty przez człowieka. Każdy człowiek jest Marią, z której musi się urodzić Chrystus. Jeśli historia o niepokalanym poczęciu i narodzinach Chrystusa wydaje się być dla człowieka niedorzeczna, to tylko dlatego, że jest ona interpretowana błędnie jako biografia, historia starożytna, czy to może kosmologia, a współcześni badacze wyobraźni
nie pomagają, wplątując tu nazewnictwo świadomego i nieświadomego umysłu. Narodziny wyobraźni i jej wzrost są dojrzewaniem od wyznawania koncepcji Boga tradycyjnego do doświadczania Boga. Jeśli proces tych narodzin w człowieku wydaje się ślimaczyć, to tylko dlatego, że człowiek nie chce pozbyć się wygodnego dla siebie, aczkolwiek fałszywego zacumowania w tradycji. Gdy wyobraźnia zostaje odsłonięta jako główna zasada religii, kamień dosłownego zrozumienia pęka pod dotykiem laski Mojżesza i wydobywa się z niego woda, która jest psychologicznym zrozumieniem, zaspokajającym pragnienie ludzkości. I wszyscy, którzy przyjmą zaoferowany im kielich, wiodąc życie zgodnie z tą prawdą, dokonają przemiany wody jako psychologicznego pojmowania w wino przebaczenia. I potem, podobnie do dobrego Samarytanina z Ewangelii Łukasza, opatrzą wszystkim ich rany. Syna Bożego nie odnajdziemy nigdzie w historii jako kogoś w zewnętrznej formie. On może być odnaleziony jako wyobrażenie w tym, w kim zamanifestuje się Jego obecność. Serce Jego stanie się żłobem, z którego On się narodzi. I Bóg znów stanie się dzieckiem na ziemi. Angelus Silesius. Człowiek jest ogrodem, w którym śpi ten jednorodzony Syn Boży. I wznosząc swoją wyobraźnię wprost do nieba, on przebudzi tego syna, przyoblekając go w boską formę. Musimy posługiwać się wyobraźnią, wyobrażając sobie wszystko jeszcze lepiej niż z poziomu tego najlepszego, co już znamy. Człowiek w chwili swego przebudzenia do wyobrażeniowego życia napotyka próbę Bożego synostwa. Ojcze, ukaż we mnie swego syna, James Montgomery. Upodobało się Bogu objawić we mnie swego syna. List do Galatów. Najwyższą próbą synostwa jest wybaczenie grzechu. Zdolność do wybaczenia grzechu jest twoją próbą odsłaniającą to, że twoja wyobraźnia jest Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Bo grzech sam w sobie oznacza to, że ktoś chybia swego celu w życiu. Niespełnienie swojego ideału, niepowodzenie w osiągnięciu swego zamiaru. Wybaczenie zaś oznacza powiązanie człowieka z jego życiowym ideałem lub właśnie celem. I na tym polega praca przebudzonej wyobraźni. Najdoskonalsza praca. Bowiem jest to sprawdzenie możliwości człowieka do przedostania się i włączenia we właściwości jego przeciwieństw. Niech słaby człowiek mówi: ja jestem silny. Księga Joela. I patrząc na to racjonalnie, to jest niemożliwe, jednakże przebudzona wyobraźnia może tam się dostać i stanowić o naturze tego przeciwieństwa. Pogląd oparty na tym, że Jezus Chrystus jest ludzką wyobraźnią, zbliża nas do odpowiedzi na poniższe pytania. Czy wyobraźnia jest mocą zdolną nie tylko umożliwić mi założenie tego, że jestem silny, ale również wyegzekwowanie tego założenia? Bo załóżmy, że pragnę znajdować się w jakimś innym położeniu lub sytuacji. I czy teraz ja, poprzez wyobrażanie sobie siebie w tym właśnie miejscu i stanie, doprowadzę tym samym do fizycznej tego realizacji? Przyjmijmy, że nie stać mnie na podróż, jaką chcę odbyć i mój status społeczny i finansowy zaprzecza temu pragnieniu, które chcę spełnić. Ale czy w takim razie wyobraźnia wystarczy mi, aby spełniło się to, czego pożądam? Czy wyobraźnia wpłynie na rozum? Przez rozum mam na myśli dedukcję opartą na obserwacji zmysłowej, czyli czy stanie się to poznawalne w zewnętrznym świecie faktów? I czy w praktyce, w codziennym życiu, to wyobraźnia kryje się za wykonywaniem danego działania? Załóżmy, że jestem zdolny poprzez swoje nieustanne wyobrażenie podtrzymywać w sobie uczucie spełnienia mojego pragnienia. Czy z tego względu moje założenie utwardzi się jako fakt i czy, gdy tak się stanie, po namyśle, uznam swoje działanie w czasie tego okresu wylęgania za uzasadnione, czy moja wyobraźnia jest mocą, która pozwala nie tylko na poczucie przeze mnie spełnienia pragnienia, ale także na zamanifestowanie tej idei? Czy po założeniu, że już teraz jestem tym, kim pragnę być, muszę nieustannie kroczyć drogą rozsądnego pojmowania i działania, aby spełnić to swoje założenie? Doświadczenie przekonało mnie, że założenie, nawet będące fałszem, jeśli się na nie nalega, utwardza się jako fakt. Więc ciągłość wyobrażania jest wystarczająca do wyprodukowania czegokolwiek.
i wszystkie moje zdroworozsądkowe plany czy akcje nigdy nie zastąpiłyby braku tego wyobrażania. Czyż nie jest prawdą to, że nauczania Ewangelii można dostąpić tylko w terminach wiary i to, że Syn Boży nieustannie poszukuje znaków wiary w ludziach, wiary w ich własną wyobraźnię? Czyż nie złożono obietnicy? Wierzcie w to, że otrzymaliście już, a tak się stanie, Ewangelia Marka? Czyż to nie to samo, co wyobrażajcie sobie, że tacy już jesteście i takimi też będziecie? Czy to nie był wyobrażeniowy stan, ten, w którym Mojżesz wytrwał, jakby widział tego, kto był niewidzialny, list do Hebrajczyków? Czy to nie w mocy wyobrażania on wytrwał? Prawda zależy od intensywności naszego wyobrażania, a nie od zewnętrznych faktów. Fakty są owocami będącymi świadectwem właściwego bądź niewłaściwego używania wyobrażania. Człowiek staje się tym, co sobie wyobraża i sam stanowi o swojej historii. Wyobraźnia jest objawioną drogą, prawdą i życiem. Nie możemy dosięgnąć do prawdy umysłem logicznym. Tam, gdzie zwykły człowiek swymi zmysłami dostrzega pąk, tam wyobrażeniowy widzi już pełen, rozwinięty kwiat. Prawda nie może zostać objęta przez fakty. Gdy budzimy się do życia przez wyobrażanie, odkrywamy, że wyobrażać sobie rzeczy oznacza tworzyć je i że prawdziwy osąd nie wymaga potwierdzenia w zewnętrznej rzeczywistości, z którą jest związany. Wyobrażeniowy człowiek nie zaprzecza istnieniu rzeczywistości zmysłowej zewnętrznego świata, ale wie, że to ten wewnętrzny świat niegasnącej wyobraźni jest siłą napędową tego zmysłowego, wyłaniającego się z zewnętrznego świata. On postrzega zewnętrzny świat i wszystko, co się wydarza, jako projekcję wewnętrznego świata wyobraźni. Dla niego wszystko jest następstwem tej mentalnej aktywności przebiegającej w ludzkiej wyobraźni. I odróżnia to od rozsądkowej zdolności człowieka do zmysłowego uświadamiania sobie tegoż to wyniku. I rozumie on również, że każdy człowiek musi stać się świadomym swojej wewnętrznej aktywności i dostrzec ten związek pomiędzy zewnętrzną przyczyną ze świata wyobraźni, a zjawiskiem zmysłowym z zewnętrznego świata. To najniezwyklejsza rzecz – odkryć, że możesz poprzez wyobrażanie wprowadzić siebie w stan spełnionego pragnienia i uciec z więzienia zbudowanego przez ignorancję. Prawdziwy człowiek to cudowna wyobraźnia i to ta jaźń musi się przebudzić. Przebudź się, ośniący, i powstań ze zmarłych, a światło Chrystusa zapłonie w tobie. List do Efezjan. I w chwili, gdy człowiek uprzytomni sobie to, że jego wyobraźnia jest Chrystusem, dokonuje takich rzeczy, że mogą być one jedynie nazwane cudami. Wcześniej zaś widzi wszystko jako całkowicie obiektywne, nie czując jakiejkolwiek subiektywnej więzi z tym. To nie wy mnie wybraliście, to ja was wybrałem. Ewangelia Jana. On nie rozumie wówczas, że wszystko, na co natrafia, jest częścią jego samego i odrzuca myśl o tym, że sam wybrał dla siebie takie warunki życiowe i że ich podłożem są jego własne mentalne poczynania. Człowiek musi głęboko uwierzyć w to, że rzeczywistość znajduje się w nim, a nie na zewnątrz poza nim, bo choć inni mają swe ciała i swe własne życia, to ich rzeczywistość jest zakorzeniona w tobie i kończy się w tobie, tak jak ty kończysz się w Bogu. Rozdział drugi. Zapieczętowane instrukcje. Pierwszą mocą, jaka spotka nas u progu krainy duszy, jest moc wyobrażania. Dr. Franz Hartmann. Po raz pierwszy stałem się sam świadomy tej mocy natury i zbawczej funkcji wyobraźni w wyniku edukacji u mojego przyjaciela Abdullaha oraz późniejszych wydarzeń, które to nauczyły mnie, że Jezus był symbolem przychodzącej do człowieka wyobraźni, że próbą dla jego narodzenia w człowieku była umiejętność przebaczania grzechu. Dokładnie tak. Jego umiejętność do utożsamienia samego siebie lub kogokolwiek innego z jego celem życiowym. Bez zespolenia człowieka z jego celem niemożliwe jest przebaczenie grzechu, a tylko Syn Boży może przebaczyć grzech. Dlatego też dowodem na przebudzenie w człowieku Chrystusa jest jego zdolność do zrealizowania swojego celu, nawet gdy rozum i zmysły nie zgadzają się na to. Samemu zaś przyznajesz się do tego, że Chrystus jeszcze nie narodził się w tobie, gdy cechuje cię pasywna uległość wobec zjawisk zewnętrznych. Jako że sam byłem wierzącym gorliwie chrześcijaninem, dlatego to nauczanie
Było dla mnie na początku szokujące, a nawet wręcz odpychające. Ale nie wiedziałem wtedy jeszcze, że chrześcijaństwo to nie jest coś, co dziedziczy się wraz z przypadkowym miejscem swych narodzin, ale że musi być ono wybrane świadomie jako sposób na życie. Później moje zrozumienie poszerzyło się dzięki wizjom, mistycznym objawieniom i praktycznym doświadczeniom, aczkolwiek muszę wyznać, że jest to wtedy czas próby. Wtedy, gdy rozpadają się rzeczy, które miało się za pewnik. Widzicie te wielkie budowle? Nie zostanie po nich kamień na kamieniu i wszystkie one rozpadną się. Ewangelia Marka. Po prostu żaden z kamieni dosłownego znaczenia nie przetrwa, gdy ktoś napije się wody psychologicznego sensu. Wtedy wszystko, z czego zbudowana jest zwyczajna religia, spłonie w mentalnym ogniu. No bo jaka mogłaby być lepsza droga do zrozumienia, kim jest Jezus Chrystus, niż utożsamienie głównego bohatera Ewangelii z ludzką wyobraźnią? Gdy już to wiemy, to za każdym razem, gdy używasz swojego wyobrażenia w dobrotliwy sposób w stosunku do innych, dosłownie pośredniczysz między Bogiem a człowiekiem. Karmisz tym samym i przyodziewasz Chrystusa Jezusa, ale gdy wyobrażasz sobie zło dla kogoś innego, wtedy równie dosłownie biczujesz i ukrzyżowywujesz Chrystusa. Każde wyobrażenie jest albo kubkiem chłodnej wody, albo też gąbką octu dla spragnionych ust Chrystusa. Niech żaden z was nie wyobraża sobie zła w swych sercach wobec waszych bliźnich, ostrzegał prorok Zachariasz. I gdy człowiek zastosuje się do tej rady, to przebudzi się ze snu nałożonego na Adama wprost w pełni świadomości Syna Bożego. On przyszedł na ten świat, świat, który sam stworzył, ale świat nie poznał go, nie rozpoznał ludzkiej wyobraźni. Ja wiele razy zastanawiałem się nad tym, czy skoro Jezus Chrystus jest moją wyobraźnią i dla Niego wszystko jest możliwe, to czy wszystko jest też możliwe dla mnie? Zdobywszy swoje doświadczenia, upewniłem się, że gdy scalę się z moim celem w życiu, wtedy Chrystus przebudza się we mnie, a Chrystus umożliwia wszystko. Ja oddaję swoje życie, abym znów mógł je odzyskać. Żaden człowiek nie może mi go odebrać. Ja sam je oddaję. Ewangelia Jana. Jakiż to komfort wiedzieć, że wszystko, czego doświadczam, jest rezultatem moich zwyczajowych wierzeń i że to ja sam jestem źródłem mojej własnej sieci uwarunkowania, co oznacza, że gdy ja się zmieniam, to tak samo musi zmienić się mój zewnętrzny świat. Świat odczytywany jest przez każdego w indywidualny sposób. Jest to spowodowane różnymi stanami świadomości samych odczytujących go. To, co pokazuje się nam jako następstwo spojenia z danym stanem, nie będzie dłużej się pokazywać, gdy odseparujemy się od niego. Przez stan rozumiem wszystko to, w co człowiek wierzy i na co wyraża swą zgodę, uprawdziwiając to w swym umyśle. A żadna idea, której on sam przecież przysparza realności, nie mogłaby zaistnieć, gdyby on jej nie akceptował. Bo przyczyną tego, jak ukazują się nam zjawiska, jest już sama akceptacja tego stanu, z jakim się utożsamiamy. Ukształtowanie świata zależy od fuzji wyobraźni ze stanem, a sam świat po prostu jest objawionym stanem, z którym wyobraźnia jest zintegrowana. I ten stan, z którego prowadzimy swe myślenie, określa ten oto obiektywny świat, w którym żyjemy. Biedny człowiek, bogaty człowiek czy złodziej są tym, kim są w związku z cechą tego stanu, z jakiego spoglądają oni na świat. I właśnie z powodu tych odmiennych charakterystyk rozmaitych stanów powstaje różnica polegająca na innym odbiorze świata przez tamte konkretne osoby, mimo że to wciąż jest ten sam świat. Człowiek dla swojego dobra powinien skoncentrować się na swoim nastawieniu do świata, a nie na swoim zachowaniu czy działaniach w nim podejmowanych. Zewnętrzne reformy są nieskuteczne, jeśli wewnętrzny stan nie ulegnie zmianie. Sukces osiąga się nie przez naśladowanie zachowania ludzi sukcesu, ale przez odpowiednie czynności wewnątrz siebie i wewnętrzne dialogi. Jeśli tylko wyrwiemy się z jakiegoś stanu, to w dowolnym momencie możemy spowodować zanik tamtych warunków i okoliczności, które wynikały z naszej unii z nim. Jesienią 1933 roku w Nowym Jorku zwróciłem się do Abdullaha z pewnym problemem. Zadał mi on wtedy jedno proste pytanie. Czego ty chcesz? I odpowiedziałem, że chciałbym spędzić zimę na Barbados, ale byłem kompletnie spłukany. Naprawdę, nie miałem wówczas ani grosza. On powiedział wtedy, jeśli wyobrazisz sobie siebie jako będącego na Barbados i będziesz myślał i oglądał świat z pozycji bycia na Barbados, zamiast myśleć o samym byciu tam, to spędzisz tam tą zimę. W ogóle nie powinny cię obchodzić drogi i środki, które mogłyby cię tam doprowadzić, bo jeśli będziesz okupował stan bycia na Barbados, to te warunki same się stworzą i to w formie najlepiej dostosowanej do tego, by mogło się to zrealizować. Człowiek żyje zaangażowany w niewidzialne stany.
wiąże się swoją wyobraźnią z tym, co uważa za odrębne od niego samego i w następstwie tego powiązania doświadcza jego skutków. Nikt nie utraci tego, co ma, zabezpieczony przed oderwaniem od tego, w stanie tam, gdzie tamte rzeczy wiodą swój naturalny żywot. Abdullah powiedział do mnie: musisz wyobrażać sobie siebie w stanie spełnionego pragnienia i zasypiać, spoglądając na świat z Barbados. Świat, który możemy opisać w ramach naszej obserwacji, jest opisywany względnie do nas samych. Nasza wyobraźnia łączy nas z pożądanym stanem, aczkolwiek musimy używać swojej wyobraźni po mistrzostku. Nie jako widz oglądający zakończenie, myśląc o nim, ale jako osoba, która bierze w nim udział i myśli z niego. Niewątpliwie musimy przebywać właśnie tam w swojej wyobraźni. Gdy tak postąpimy, nasze subiektywne przeżycia zrealizują się jako obiektywne. To nie jest byle fantazja, powiedział, tylko prawda dowiedziona przez doświadczenie. On skłaniał się ku temu, że sekretem wejścia w stan spełnionego życzenia było myślenie z zakończenia. Stan, o którym tylko myślisz, po prostu jest zwykłą możliwością, podczas gdy już myślenie z niego sprawia, że nabiera to wszystko mocy. Myślenie z zakończenia jest drogą Chrystusa. Zacząłem właśnie tam i potem rozwinąłem swoje myślenie poza ograniczenia zmysłowe, poza tamte aspekty wykreowane z mojego obecnego stanu. Zrobiłem to poprzez myślenie, jakbym już wtedy znajdował się na Barbados i z perspektywy tego miejsca patrzył na świat. Abdullah podkreślał ważność momentu zasypiania w stanie, z którego człowiek czyni tą obserwację. Wszyscy prorocy twierdzili, że głos Boga jest wyraźnie słyszalny w ludzkich marzeniach. Gdy się marzy i w nocnej wizji, gdy sen opada na człowieka w jego łożu, on otwiera uszy ludziom i zapieczętowywuje w nich swe instrukcje. Księga Hioba. Tamtej nocy i przez kilka następnych nocy zasypiałem w tym założeniu, że byłem w domu mojego ojca na Barbados. W przeciągu miesiąca otrzymałem list od brata. Napisał w nim, że gorąco pragnie, aby cała nasza rodzina spotkała się wspólnie w tamte święta. Poprosił mnie, abym skorzystał z załączonego do listu biletu, żebyśmy mogli się spotkać wtedy na Barbados. Tamto doświadczenie przekonało mnie, że człowiek może być kimkolwiek mu się upodoba, aby się stał, jeśli tylko wytworzy w sobie w stosunku do tej koncepcji nawyk myślenia z zakończenia. Zrozumiałem wtedy również to, że nie mogę już dłużej błądzić w samousprawiedliwianiu, zrzucając jakokolwiek winę na zewnętrzny świat. Zrozumiałem, że wszystko, co jest przeze mnie napotykane, zależy od tego, z jakiego stanu patrzę na świat. Człowiek ma wolny wybór i działa z pozycji tych koncepcji, o których ma właśnie wolność myślenia, lecz nie zawsze wybiera on je mądrze. Wszystkie możliwe do wyobrażenia stany oczekują na nasz wybór i na to, abyśmy je okupowali. Ale żadne racjonalizowanie nie wprowadzi nas do tego stanu świadomości, w którym przebywanie jest najbardziej wartościowe. To wyobrażeniowy obraz jest jedyną rzeczą, której się poszukuje, a ostatecznym celem samego wyobrażania jest wytworzyć w nas ducha Jezusa, działającego w oparciu o nieustanne przebaczanie grzechu, czyli nieustanne utożsamianie człowieka z jego ideałem. Tylko w ramach mentalnej synchronizacji z naszym celem możemy dokonać wybaczenia naszych poprzednich błędów. Wszystko inne to zbędny trud. Na tej ścieżce, w jakimkolwiek stanie, czy też miejscu, w jakim ustanowimy się w swojej wyobraźni, tam też zostaniemy przyciągnięci fizycznie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Pójdę i przygotuję wam miejsce i gdy odejdę i miejsce będzie dla was przygotowane, to wrócę ponownie i przyciągnę was do siebie, tak byście i wy mogli być tam, gdzie ja jestem. Ewangelia Jana. I właśnie to, że wyobrażałem sobie to, że śpię w domu mojego ojca, tak jakby moje ciało już tam się znajdowało, umożliwiło mi scalenie mojej wyobraźni ze stanem i tym samym zmuszony byłem następnie doświadczyć tego fizycznie. I z powodu tego, że ten stan był dla mnie tak wyrazisty, mogłem też być widzialny w tym domu, w którym spałem dla ludzkich zmysłów, bo człowiek może zostać zauważonym tam, gdzie też przebywa w swojej wyobraźni. Mnie właśnie takim ujrzało kilku tych, którym chciałem się okazać, chociaż fizycznie dzieliły nas wtedy setki mil. I ja, zamiast zwykłego myślenia o byciu na Barbados, lecz dzięki intensywności odczuwania i wyobrażania siebie będącego aktualnie na Barbados, niebawem faktycznie przemierzyłem Atlantyk w odpowiedzi na pragnienie mojego brata dotyczące skompletowania naszego rodzinnego kręgu na święta.
tym przypadku myślenie z zakończenia poprzez dokonanie tego, czego pragnąłem, było źródłem wszystkiego, co wydarzyło się potem, mianowicie impulsu, który wzbudził w moim bracie chęć wysłania mi biletu na statek, a także tego, co ukazało się wkrótce jako rezultat. W Ideach dobra i zła William Butler Yeats przedstawił kilka doświadczeń podobnych do moich i napisał tak: jeśli wszyscy, którzy opisywali doświadczenia takie jak te, nie śnili, to powinniśmy przepisać historię, gdyż wszyscy ludzie, a niewątpliwie ci potrafiący korzystać z wyobraźni, muszą na zawsze odrzucić zaklęcia, czary czy iluzje. I wszyscy ludzie, szczególnie zrównoważeni, w których nie dominuje egoizm życiowy, muszą nieustannie posługiwać się swoją mocą. Stanowcze wyobrażanie i myślenie z zakończenia są początkiem dla wszystkich cudów. Chcę wytworzyć w tobie wielką wiarę w cuda, ale cud to nazwa, którą określają to ci, którzy nie znają mocy ani funkcji wyobraźni i jej roli. Wyobrażanie siebie w uczuciu spełnionego pragnienia to drzwi do wejścia w nowy stan i umożliwienie jego zaistnienia. Hermes powiedział nam: to, co istnieje, jest zamanifestowane. To, co będzie lub powinno, jest niezamanifestowane, ale nie jest martwe, gdyż dusza, odwieczna ekspansywność Boga ożywia wszelkie rzeczy. Przyszłość musi stać się teraźniejszością w wyobraźni tego, który mądrze i świadomie stworzy dla niej warunki. Musimy przełożyć wizję na zaistnienie. Myślenie o czymś zmienić na myślenie z tego czegoś. Wyobrażanie musi być wyśrodkowane na konkretnym stanie i stamtąd też musi być czyniona obserwacja świata. Myślenie z zakończenia to intensywna percepcja świata spełnionego pragnienia. Myślenie wychodzące z pożądanego stanu równa się twórczemu życiu. Ignorowanie sposobności do przeprowadzania myślenia z zakończenia staje się ludzkimi więzami. Jest to źródło wszelkiego obezwładnienia. Pasywna uległość wobec dowodów zmysłowych jest jednoznaczna z lekceważeniem możliwości naszego wewnętrznego ja. Uwolnienie się z niedorzeczności osiągnięcia jakiegoś celu przez myślenie o nim następuje, gdy człowiek wreszcie przyjmie sposób myślenia z zakończenia jako tą metodę, która skutecznie go do tego zakończenia doprowadzi. Konstruuj wszystkie zakończenia zgodnie ze wzorcem spełnionego pragnienia. Całe życie polega na zaspokajaniu głodu, jednak tylko przebywanie w nieskończonych stanach świadomości, z których człowiek karmi się tym światem, może ten głód ukoić. Każdy stan tworzy się na zasadzie pewnej formy głodu dla namiętności wznoszenia zamiaru samozadowolenia na coraz wyższe i wyższe poziomy doświadczenia. Pragnienie, będące błogosławieństwem, jest kluczową sprężyną w całej mentalnej maszynerii. Ma ono prawo do zaspokojenia w wyrzeźbionym właściwie stanie świadomości. Lecz jedno czynię, zapominając wszystko to, co już za mną i dosięgając tego, co przede mną, zmierzam do celu. List do Filipian. Niezbędne jest to, by mieć cel w swoim życiu. Bez niego po prostu dyfujemy. Pytanie, co chcesz, bym dla ciebie uczynił, jest bardzo często stawiane przez głównego bohatera Ewangelii. Aby określić swój cel, musisz go zapragnąć. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Księga Psalmów. To brak tej żarliwości wplecionej w życie sprowadza na człowieka niepowodzenie. Najważniejsze to przejście przez ten most z brzegu myślenia o na brzeg myślenia z, bowiem musimy zmienić myślenie o zakończeniu na myślenie z zakończenia. I tego rozum nigdy nie może osiągnąć, bowiem jego specyfika ogranicza się do rejestrowania dowodów zmysłowych, ale wyobraźnia, która wychodzi poza tą barierę, już może. Pragnienie istnieje po to, by zostać zaspokojone przez aktywność wyobraźni, bo dzięki wyobrażaniu człowiek zrywa więzi rozumu i wydostaje się poza granice postawione przez zmysły. Nic nie powstrzyma człowieka, który potrafi prowadzić myślenie z zakończenia. Nic. On stwarza środki i drogę pozwalające mu wydostać się z ograniczeń w stronę coraz doskonalszych przybytków Pana. I nie liczy się wcale to, kim on był i kim teraz jest. Ważne jest tylko to, czego pragnie. Wiedząc o tym, że świat jest manifestacją podległą jego własnej mentalnej aktywności, stara się określać zakończenie i kontrolować to, by właśnie z niego prowadzić swe myślenie. W swej wyobraźni on mieszka w zakończeniu, będąc przekonanym, że zadzieje się to wszystko także na poziomie fizycznym. I pokłada on całe swe zaufanie w uczuciu spełnionego pragnienia, a skuszony przez sztukę szczęścia widzi swój żywot zaangażowany w ten stan. Tak samo jak człowiek czekający na wejście do sadzawki Betesda jest gotowy na wzbudzenie ruchów wody wyobraźni.
Całkowitą obojętność wobec rozsądkowego prawdopodobieństwa zapewnia mu wiedza o tym, że myślenie z zakończenia czyni pragnienie już dojrzałym ziarnem, a nieustępliwość w wyobrażaniu powoduje utwardzanie jego założenia w fakt. Problem leży w tym, jak przekonać wszystkich ludzi do tego, że życie prowadzi się tylko przez myślenie z zakończenia. Jak wszczepić to w każdą ludzką aktywność? Jak ukazać to w odniesieniu do obfitości życia, a nie w rodzaju rekompensaty za rozczarowania? Życie da się kontrolować, a ty możesz doświadczyć wszystkiego, co ci się podoba, gdy tylko uświadomisz sobie, że jesteś jego synem, jesteś tym, kim jesteś przez wzgląd na stan świadomości, z którego myślisz i spoglądasz na świat. Synu, ty zawsze jesteś przy mnie, a wszystko, co moje, jest i twoje. Ewangelia Łukasza. To były dwa pierwsze rozdziały z dopiero co przetłumaczonej przeze mnie książki Neville'a Goddarda, Przebudzona wyobraźnia. Tutaj mam 100 świeżutkich, wydrukowanych dopiero co egzemplarzy. Jeśli ktoś chce otrzymać taką książkę, mieć ją w domu, no to proszę napisać do mnie na maila. Ci, którzy dostali ode mnie ostatnio książkę Prawo i Obietnica, znają go. Ci, którzy nie znają, to jest on tutaj. bladeusz44@gmail.com. Więc to wszystko z mojej strony zatem. Czekam na wiadomości od Was. Tutaj co prawda jest tylko 100 egzemplarzy, ale jeśli będzie potrzeba i będzie więcej zaangażowanych, to oczywiście dodrukuję dla Was więcej tej książki. Pozdrawiam zatem, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.